Horoskop na miesiąc lipiec dla znaków powietrznych, czyli dla bliźniąt, wag i wodników. Witam serdecznie wszystkich Państwa u Loeli na kanale Orakel Szczęścia i Miłości. Dzisiaj cztery karty Lenormanda i cztery karty Tarota na miesiąc lipiec. Zaczynamy od bliźniąt, wag i wodników. Zanim zacznę czytać karty, które już tutaj przygotowałam, wcześniej wyczyściłam, potasowałam, wybrałam, to proszę naturalnie o subskrypcję, o wszystkie cudowne komentarze, które Państwo mi piszą w dalszym ciągu, o lajki i o propozycje tematów. Mam nadzieję, że wszystko dobrze po wczorajszej pełni księżyca, tak zwanego truskawkowego. Myślę, że Państwo manifestują być może dalej swoje właśnie marzenia, prośby i robią dalej rytuał, który jest na moim kanale. Celem jest oczywiście, by pokochać najpierw siebie samego, siebie samą i by znaleźć właśnie osobę, która również nas pokocha, czyli miłość bezwarunkową. Zobaczymy, co w miesiącu lipcu, w lecie właśnie, tutaj pokazują karty dla bliźniąt, wag i wodników, co się wydarzy, na co należy uważać, jakie są energie. Więc zaczynamy od kart Lenormand. Tutaj zaistniały jakieś fałszywe sytuacje. Jacyś ludzie czy partner jest w stosunku do Was, kochane znaki powietrzne, nieuczciwy lub nieuczciwa, jeśli chodzi o partnerkę. Proszę sobie to, jeśli chodzi o płci, odwrócić, ponieważ chodzi tutaj o energię, a nie o płeć męską czy damską, ponieważ są różne konstelacje związków, tak? Więc proszę sobie to wszystko dopasować do swojej sytuacji. Chodzi o to, że tutaj być może już coś fałszywego zaistniało u Was w związku lub uwaga, w lipcu być może pokaże się brak zaufania w związku, w relacji, w różnych relacjach. Mogą być też nie tylko relacje partnerskie, ale relacje czy przyjaźni, czy zawodowe, tak, czy po prostu w rodzinie. Także tutaj będzie ktoś fałszywie, nieuczciwie w stosunku do Was zagrywał i powinniście, kochane, uważać na właśnie ludzi, którzy się maskują, to znaczy chodzą w maskach, ponieważ nie chcą pokazać swojej właściwej, normalnej, autentycznej twarzy. I właśnie ci ludzie, czy chodzi o partnera, czy właśnie chodzi tutaj o środowisko zawodowe, ci ludzie są dwulicowi, mają dwie twarze, tak? Dobrą i złą. I właśnie grają po prostu z Wami, dlatego być może w lipcu pokaże się takie uczucie nieufności z Waszej strony, ponieważ zauważycie jakiś fałsz, tak? W zależności o co pytacie, kochani, nie chodzi tutaj tylko w tych horoskopach o związki, ale różne sytuacje, o które pytacie. Więc wyczujecie tam jakiś fałsz, jakichś ludzi nieuczciwych, być może intryganckich, być może po prostu no, ludzie, którzy przed Wami coś tutaj zgrywają, tak? A za plecami zupełnie inaczej coś o Was tam gadają. Więc należy mieć jakby w lipcu też wyczulone czujki, tak? Czyli oczy i uszy szeroko otwarte i patrzeć właśnie, kto tutaj tak fałszywie, nieuczciwie z Wami zagrywa. Oczywiście w związku, jeśli jest to partner, no to musicie zauważyć taką dwulicowość, tak? Jakąś nieuczciwą grę, chęć wykorzystania, kłamania, być może również zdrady, kłamstw
fałszu. Więc uważajcie. Chodzi tutaj na pewno o część z Państwa, którzy pytają właśnie o związek z partnerem, czy znowu poznanym jakimś tutaj mężczyzną, czy jakąś nową poznaną kobietą. To chodzi tutaj o to, że uwaga, jakaś nieuczciwość, fałsz lub kłamstwa, lub właśnie tutaj za plecami coś innego niż tutaj coś on obiecuje, tak? Obiecanki, cacanki, tak? A głupiemu radość, czyli nawet mi się tutaj to bez problemu przypomniało, czyli obiecanki, cacanki, patrzcie, czy za tymi słowami, za tymi obiecankami, właśnie, które tutaj partner nawija, tak? Czy kryją się właśnie czyny? Czy on robi to konkretnie, co mówi? Dobrze? Ponieważ tutaj jest fałszywa gra. Jakiś aktor, tak? No, nie daj Bóg, są też zdrady i kłamstwa, bo ta karta też może właśnie to wszystko tutaj uosabniać. No, jeśli jesteście w związku właśnie z kimś takim, który tutaj przydziewa różne, no, jak to się mówi, maski, maseczki, to uwaga, kochani, musicie to rozszyfrować, tak? I przejrzeć na oczy. Na pewno będzie to sytuacja dla Was niespokojna i nerwowa. Będziecie, no, trzepotać tutaj nerwowo jak te ptaszki właśnie skrzydełkami, więc będziecie po prostu, no, poddenerwowane tą właśnie fałszywą sytuacją lub nieuczciwością partnera lub, no, jakichś tam właśnie osób i będzie to Was doprowadzać tutaj, widzicie, do bardzo niepokojących, wręcz nerwowych odczuć. Ta karta mówi też o rozmowach, które musicie tutaj przejść w tym związku, czy w tych relacjach, czy w różnych takich tutaj, no, właśnie układach, w których jesteście, tak? Czy praca, czy jakieś inne układy, czy jakieś romanse. Musicie tutaj po prostu pogadać, wyjaśnić, no, zdefiniować, tak? O co chodzi w tym fałszu, o co chodzi, czy tam doszło do zdrady, czy to kłamstwa jakieś, czy jakieś tutaj oszustwa, tak? Za plecami może coś innego zupełnie ten partner zagrywa. Musicie rozmawiać, musicie wyjaśniać, ponieważ jest niepokojąca tutaj sytuacja. Rozmowy będą nerwowe, nie ukrywam, ale wyjaśniające, ponieważ następna karta mówi, kochani, o tym, że byliście na bezdrożu, nie wiedzieliście, co zrobić, ale kompas pokazuje Wam już kierunek, w którym macie pójść. Więc w lipcu wyklaruje się wszystko dzięki tym rozmowom, pomimo tych nerwów, tak, i tych takich jakichś niejasnych sytuacji, czy jakichś wręcz fałszywych sytuacji, to tutaj wyjaśnicie to i będziecie podążać już w jakimś konkretnym kierunku, który Wam tutaj kompas pokazuje, czyli który będziecie właśnie tutaj mieli na celu. Więc wyjaśnienie tych spraw na pewno Wam pomoże. I jeszcze na dnie talii Lenormand była karta klucza. Kochani, więc klucz otwiera Wam nowe możliwości. Jeśli pytacie o związek, to oczywiście w związku otworzą się po wyjaśnieniu tych wszystkich jakichś fałszów, czy zdrady, czy kłamstw, otworzą się nowe możliwości. Będziecie wiedzieć, w którym kierunku pójść. Oczywiście, jeśli te kłamstwa będą jakieś, no, okropne, tak, radykalne, no to wiadomo, że ja nie namawiam też, ani karty nie namawiają, żeby za wszelką cenę tutaj pogodzić się i zostać z kimś takim, kto Was być może notorycznie zdradzał. Nie, ale chodzi o to, że jeśli podejmiecie jakąś decyzję, o czym mówi kompas, będziecie wiedzieć, w jakim kierunku pójść, tak? To na pewno otworzą się dla Was nowe możliwości. Czy szansa nowych możliwości z tym partnerem, któremu Wy wybaczycie, czy szansa, jeśli zakończycie ten związek lub inne różne układy, relacje, to jakaś nowa szansa się tutaj pojawi, czyli otworzą się te drzwiczki tej mentalnej klatki, tak? Czyli otworzą się nowe perspektywy dla Was w lipcu i nowe szanse, które powinniście właśnie zauważyć, ponieważ jest tutaj, no, na pewno otwarcie się jakichś nowych perspektyw,
tak? Wyjście z blokad, zalecają karty, i uleczenie sytuacji, harmonia, nowy początek, szczęście, wyleczenie tych szkód, których teraz doznaliście właśnie być może przez te nieuczciwości, fałsze, tak? Właśnie tutaj jakaś tęsknota za lojalnym partnerem, wiernym, szczęście, wszystkie fałsze, trzeba być sprytnym właśnie tutaj, wszystkie fałsze będą uleczone i będzie szansa, by właśnie tutaj ułożyć, wyjaśnić coś w relacjach. Zobaczmy teraz w karty Tarota. Co radzą karty Tarota dla bliźniąt, wag i wodników? Karty Tarota mówią, że powinniście zająć się pracą, jeśli jesteście na przykład na takim etapie, by coś w pracy polepszyć, by coś na przykład zaawansować, czy dostać lepsze pieniądze, lepsze wynagrodzenie za pracę, tak? Czy chcecie znaleźć nową pracę? Powinniście się skoncentrować i robić to bardzo solidnie i poważnie, tak jak Król Pentakli, tak? Król Pentakli jest dobrym przedsiębiorcą, wie czego chce, podąża śmiale do celi, jest tutaj bardzo zaradczy, przedsiębiorczy, pracowity, jest wytrwały, spokojny, planuje, właśnie tutaj jest dobrym właśnie biznesmenem, tak? Umie właśnie w biznesie sobie dobrze poradzić. I tutaj mówi następna karta Pazia Mieczy, że powinniście się być może w lipcu doszkalać. Być może powinniście właśnie myśląc o nowej pracy czy awansie się doszkalać i myśleć właśnie, co zrobić, tak, by dostać jakiś lepszy kontrakt, lepszą umowę o pracę, lepsze pieniądze, awans lub lepszą pracę, tak, czyli zmienić pracę na znacznie lepszą. Więc tutaj macie na pewno tak postępować jak Król Pentakli, czyli zrównoważenie, no, z dobrym właśnie planem, solidnie, tak, bardzo serio, czyli poważnie, tak, się zachowywać i właśnie myśleć tutaj konkretnie o swoich jakichś dobrych finansowych planach, by no nadeszła stabilizacja finansowa i zawodowa, tak? Czyli Król Pentakli jest nastawiony na sukces, jest ugruntowany, odpowiedzialny, posiada dużo zasobów i może się tym właśnie pochwalić, może być w tym właśnie tutaj walorze, autorytetem. Także być może trzeba się coś dokształcać, jakieś zrobić kursy szybko w lecie, w czasie urlopu, czy douczyć się języków obcych, czy no, jakieś kwalifikacje właśnie podnieść, by zapunktować w pracy lub znaleźć nową pracę. I to na pewno przyniesie dobre rezultaty, kochani, siódemka pentakli, czyli znowu pentakle. To na pewno przyniesie dobre rezultaty, pomimo to, że będzie się powoli rozwijać, tak? Że będzie, no, nie bardzo to szybko się zdarzy, to polepszenie Waszej sytuacji finansowej czy zawodowej. Nie pojawi się to z dnia na dzień, ale pojawi się to być może powoli, ale będzie to trwałe i solidne i długotrwałe. Więc należy zainwestować i pomyśleć właśnie, jakie macie możliwości w lecie szybko się doszkolić. Nie możecie w lipcu przegapić żadnej szansy. Przyjdzie jakaś do Was szansa i nie możecie przegapić właśnie tego, co przyjdzie, co Wam daje los, co Wam podsuwa los. Proszę nie myśleć tylko wspomnieniami, to co było, minęło, tęsknicie za czymś. Proszę tymi kategoriami nie myśleć, ponieważ jest to wtedy taka wibracja pasywna i nic nie poruszycie naprzód. Musicie po prostu zauważać bystro, sprytnie, co Wam podsuwa pod nos los i brać te okazje, bo być może z każdej okazji wyłonić się może coś stabilnego lub lepszego, prawda, na przyszłość. Więc nie przegapcie żadnej
żadnej szansy od losu i proszę nie siedzieć w takiej pozycji tutaj smutku, rezygnacji, żalu, wspomnień, melancholii albo sentymentu. Nein. Trzeba po prostu wstać, doszkalać się, patrzeć na nowe anonse, patrzeć na nowe możliwości i każdą szansę od losu wziąć poważnie i zauważyć, nie przegapić. I tutaj, kochane bliźnięca, wagi i wodniki, jest na spodzie talii kapłan, czyli wierzcie w swoje wartości. Dążcie za swoimi celami, wartościami. Wszelkie te trudności, tutaj te schody, które wspinają się do góry, będą tylko chwilową jakąś tam przeszkodą czy obciążeniem. Wierzcie w dobrą passę, wierzcie w światło w tunelu, wierzcie w rozwiązanie waszych tutaj różnych problemów. W lipcu wraz z tą energią słońca, wraz z tymi dobrymi właśnie słonecznymi promieniami i właśnie dobrą, no jak to się mówi, taką ciepłą, tak, właśnie energią, mogą rozwiązać się wasze problemy. Wiele waszych problemów po prostu może rozwiązać się pozytywnie. I to wierzcie, ponieważ tak samo właśnie tutaj ten kapłan jest opanowany, czeka właśnie na dobre zmiany, jest osobą bardzo spokojną, mądrą, też słucha swojej intuicji i właśnie jest to osoba mądra. Czyli tak samo jak tutaj mieliście, żeby się doszkalać, żeby pomyśleć o jakichś zmianach, tak, czy zawodowych, czy finansowych. Jeśli chodzi tylko quasi o związki, bo niektóre osoby tylko o związki pytają kart, czyli tutaj to samo, kochani, myślcie o stabilnym, bardzo długotrwałym, poważnym związku. Nauczcie się właśnie na swoich błędach. Jakby potrzebujecie rozumem, jakby sobie to wszystko jeszcze raz przeanalizować, by zmienić te rzeczy na lepsze i nie popełniać ciągle tych samych błędów. Czyli uczcie się na starych błędach, nie popełniajcie ich ciągle. Tylko uczcie się, róbcie kompromisy, dostajcie jakiegoś rozjaśnienia po prostu mózgu, by zrozumieć, co było właśnie tą jakby wadą, tak, waszą w związku. Bo nie tylko trzeba oczekiwać tutaj zmian od partnera czy partnerki, nie. Chodzi też o to, żebyście wy przemyśleli, jakie wy błędy popełniliście czy popełniłyście w tym związku i co wy też możecie lepszego wnieść, jeśli dacie temu związkowi jeszcze jedną szansę lub jeśli poznacie nowego partnera i na nowo coś chcecie zbudować, zupełnie nowego, by nie popełniać ciągle tych samych błędów z przeszłości. Także wy musicie zrozumieć właśnie, co było złego, by tego jeszcze raz tutaj nie robić i nie ryzykować tym samym. Także przyniesie to na pewno rezultaty, jeśli także wy przemyślicie, przemienicie się, doszkolicie się wewnętrznie, tak, psychicznie, emocjonalnie. I chodzi o to właśnie, by też nie pozostać w takim tym smutku, rezygnacji, depresji, tylko no, wziąć jakby się w garść i zobaczyć, jakie szanse mamy, by było lepiej po prostu, jeśli chodzi o związek. Także również kapłan, karta kapłana mówi o tym, że nadejdzie lepszy czas, tak? I w lipcu właśnie na to czekamy, że wszystkie tutaj te schody tych problemów pokonamy. I jest uśmiechnięty ten kapłan, czyli pozytywne są tutaj perspektywy, tak? Szanse. Więc jest to pozytywny miesiąc, jeśli chodzi o rozwój związków i ewentualnie nowych tutaj perspektyw pracy czy finansowych. Tylko oczywiście musicie tutaj sobie przemyśleć te rady kart i powinnyście właśnie też przemyśleć, jakie błędy popełniałyście w przeszłości, by tych błędów stale nie popełniać, ponieważ jest to krążenie, jak to się mówi, pieska za ogonkiem, tak? Jeśli popełniacie cały czas te same błędy, no to cały czas wychodzą jakieś mizerne rezultaty. Zobaczmy, kochani, jeszcze orakel energetyczny,
jakie energie, proszę powiedzieć, jakie energie będą w lipcu dla bliźniąt, wag i wodników. Proszę o energię dla bliźniąt, wag i wodników w miesiącu lipcu. Proszę o energię w miesiącu lipcu dla wszystkich znaków powietrznych, bliźniąt, wag i wodników. Piąta czakra. Archanioł Gabriel. Piąta czakra to jest czakra gardła. Kochani, czakra gardła, przepraszam, czakra gardła, jeśli jest zamknięta, to oczywiście nie możecie mieć dobrej komunikacji. Macie zapchane gardło i nie możecie komunikować z ludźmi czy z partnerem. Tak? Nie możecie się wysłowić, nie możecie mieć werbalnie jakichś takich adekwatnych słów, tak, by wyjaśnić różne konflikty, problemy, kłótnie. Więc tą czakrę piątą, kochani, musicie wyczyścić, tak, białą świecą najlepiej, by właśnie dostać tych takich werbalnych, jak to się mówi tutaj, znowu kreatywnych talentów, byście mogli właśnie podjąć dobrą komunikację, nie jakąś tam obraźliwą, czy prymitywną, czy kłótnie, czy co. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, by w sposób właśnie bardzo mądry, tak, wyjaśnić te konflikty. I jakby, chodzi o dobrą komunikację, więc musicie tą czakrę gardła oczyścić, kochani. Na pewno pomoże Wam w tym kwarc górski, czyli kamień kwarcu górskiego i biała świeca. Tak, biała świeca, tylko musicie to zapalić w intencji. W intencji oczyszczenia czakry gardła. I poproście Archanioła Gabriela, by Wam w tym pomógł. Także tu jest taka porada właśnie dla kochanych bliźniąt, wag i naszych wodników. Jeszcze sobie zobaczę. Też za komunikację jest żółta świeca. Dobra, właśnie, odpowiedzialna, więc możecie również żółtą świecą lub białą świecą, bo biała świeca jako neutralna jest dla wszystkich o intencji dobra, więc proszę oczyszczać tą kartę, przepraszam, myślę, już mi tak słowa uciekają, po prostu tą czakrę gardła właśnie, czakrę gardła należy oczyścić. Dobrze, zobaczmy jeszcze tutaj orakel miłosny dla bliźniąt, wag i wodników na miesiąc lipiec. Proszę, dla wszystkich, którzy pytają o miłość, o związki, proszę o radę, wskazówkę dla bliźniąt, wag i wodników na lipiec. Proszę o radę i wskazówkę. Proszę o radę i wskazówkę na lipiec dla bliźniąt, wag i wodników. Verzöhnung, czyli przebaczenie, pogodzenie się. Someone from your past is returning to your life. Czyli ktoś z Twojej przeszłości powraca do Twojego życia. Należy się pogodzić i należy wybaczyć. Ktoś, być może ex-partner, być może jakiś były mąż, były, nie wiem, znajomy, były przyjaciel, wraca do Waszego życia po jakiejś przerwie, czy pauzie, czy cichych dniach, czy kryzysie, czy przerwaniu relacji, czy rozwodzie nawet, bo są różne sytuacje i właśnie prosi o przebaczenie, czyli ktoś wraca do Waszego życia. Jest tutaj pogodzenie się, wyjaśnienie, czyli pasuje to nawet tutaj do tych kart przecież, ponieważ jest tutaj wyjaśnienie spraw, tak, tych fałszywych.
jakichś problemów, nieuczciwości, jakichś masek. Jest wyjaśnienie tutaj, nerwowość. Tak, to pasuje bardzo. I światło w tunelu. Także proszę Państwa, jeszcze zobaczmy sobie, jaki anioł towarzyszy Wam w miesiącu lipcu dla znaków powietrznych. Bliźnięta, waga, wodnik. Proszę o anioła na miesiąc lipiec. Proszę o anioła na miesiąc lipiec dla znaków powietrznych. Proszę o wskazówkę anioła. Proszę o wskazówkę anioła na miesiąc lipiec. Proszę o wskazówkę anioła na miesiąc lipiec. Engel der Veränderung, czyli zmiany. To jest anioł zmian. Teraz będę tłumaczyć, więc potrzebuję troszkę chwilkę czasu, przepraszam. Życie mówi o tym, by iść naprzód i się ciągle rozwijać. To jest właśnie świadomy krok do ostrożnych zmian, do nowych przygód i nowych dróg. Twój anioł będzie stał przy Tobie i będzie Ci przypominał, że prawdziwe rozpoznanie i głęboki sens do pozytywnych zmian właśnie może Ciebie doprowadzić. Czyli rozpoznać głęboki sens w jakichś pozytywnych przemianach. Miej odwagę, by się oddać temu, tej rzece życia, czyli Fluss des Lebens, czyli jakby temu potokowi życia, tak, żeby się temu oddać. Miej tą odwagę. Miej odwagę, teraz tak przetłumaczę już właśnie tymi słowami, które mam po polsku, by lepiej właśnie Państwu to przedstawić, co tu przeczytałam, że właśnie miej odwagę do znalezienia głębszego sensu we wszelkich zmianach w Twoim życiu, które nadejdą. Podjęłaś jakieś decyzje, nadejdą zmiany i nie bój się tych zmian, ponieważ one mają głębszy sens. I rozpoznaj to, miej to na uwadze, że te zmiany mają w Twoim życiu sens. Widzimy też na tej karcie, kochani, jak tutaj światło, czy słońce świeci, promieniuje aż wręcz w oczy, aż nie mogę czytać, jak widzę tutaj ten, jak to się mówi, promień, tak, promienie słoneczne. To właśnie pokazuje to, że przyjdzie poprzez te przemiany do Was znów pozytywny rozwój, takie słońce, czyli pozytywność, tak? Nie bójcie się zmian. Bardzo, bardzo dużo ludzi boi się zmian. Zostają właśnie w związkach jakichś toksycznych, złych, negatywnych. Męczą się, płaczą, marnują czas i życie, bo nie są gotowi i odważni na zmiany. Boją się zmian. Trzymają się jak deski ratunku najgorszego partnera i najgorszego związku. Doprowadzi ich to do niczego. Nie mają w tym momencie osobistego rozwoju, duchowego rozwoju, mentalnego rozwoju i nie mają polepszenia związku, tylko tkwią w takich toksycznych relacjach. Więc właśnie ten anioł tych zmian mówi tutaj wszystkim znakom powietrznym, bliźniętom, wagom i wodnikom, nie bój się zmian. Zmiany w Twoim życiu mają głębszy sens. I uwierz w to. Także, kochani moi, uwierzmy, że wszystko to, co nadejdzie, wszystko to, co się przemieni w naszym życiu na lepsze, ma
dla nas sens. Ponieważ ja jestem również zodiakalną wagą, więc to czytanie było również dla mnie i wezmę sobie również to do serca. Czego i też Państwu życzę. Dziękuję serdecznie. Proszę o lajki, subskrypcję mojego kanału. Proszę o odwiedziny codzienne lub parę razy w tygodniu. Proszę o komentarze. Dziękuję serdecznie z góry i do usłyszenia już na pewno wkrótce.